Od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, no i siłą rzeczy zmniejszyła się też liczba osób, na przykład na niedzielnej mszy świętej, czy na różnych wydarzeniach religijnych, widzę, jak my księża, też wielu ludzi wierzących, jakby nie umiemy się odnaleźć w tych zmniejszających się liczbach, jak to Przyjmujemy z jakimś niepokojem, albo natychmiast próbujemy to jakoś sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić, jakby nie umiemy przyjąć tego, że tu nie chodzi o liczby, że tu nie chodzi o tłumy, tylko że tu chodzi o człowieka. I jeśli nie umiemy spotkać człowieka, konkretnego jednego człowieka, to, to te liczby tak naprawdę nic nie dają. I dzisiaj, kiedy. Czytamy właśnie, że liczba uczniów wzrastała. Jakoś mnie to zainspirowało do, właśnie do zatrzymania się przy tym temacie liczb w naszej wierze, liczb w naszym, w naszym kościele, gdzie my bardzo często właśnie patrzymy na te liczby, ile tych ludzi jest, jak dużo osób skorzystało ze spowiedzi, ile osób przyszło na rekolekcję. A czy to jest ważne, czy to jest ważne? Ważny jest człowiek. Musimy jakby pozbyć się tego mierzenia skuteczności, wydarzeń religijnych poprzez liczby, a skuteczność jest, czy owocność jest zupełnie gdzie indziej, w spotkaniu z konkretnym człowiekiem. Dobrze jest też zadać sobie dzisiaj pytanie, co ci dają te liczby, jeśli, jeśli one są duże, właśnie co one ci dają? I, I co się dzieje, kiedy te liczby maleją, może właśnie tracisz. Poczucie sensu, poczucie, e, poczucie swojej misji. Może, może zaglądać ci w oczy jakiś strach, jakiś lęk, bo nagle tracisz swoje poczucie bezpieczeństwa, czy e, myślisz, że twoja wiara jakoś jest zagrożona, zachwiana, no bo może się okazać, że jako. E, e, Wierzący, pozostaniesz sami, co wtedy? Czy pozostaniesz, czy też, też, też się poddasz? Czy wiara jest w tobie, czy ona bardziej jest zbudowana tym, że wokół ciebie jest dużo innych osób wierzących? Warto się dzisiaj przy tym temacie zatrzymać właśnie przy temacie liczb i co one dla nas znaczą, i co tam możemy odkryć w tych zmniejszających się liczbach.